Grupa aktorska, scenograficzna oraz grupa dziennikarska. Na te trzy zespoły zostały podzielone dzieci spędzające ferie w Miejskim Domu Kultury Batory, które na zakończenie turnusu zaprezentowały rodzicom przedstawienie pod tytułem Zimowa opowieść. Pracowało mi się znakomicie, ponieważ uwielbiam tą pracę, także uwielbiam zarażać, że tak powiem, inne osoby, dzieciaki tym teatrem, bo to jest moja ogromna pasja. Pracowało mi się różnie i łatwo i lekko, w zależności od dnia, od poziomu już później stresu, ponieważ im bliżej finału, im bliżej dzisiejszego tutaj podsumowania, tym jednak wszystko rosło, prawda? I ta odpowiedzialność za to, żeby to dobrze wyszło, ale dzieciaki naprawdę spisały się na medal. Jest to duża grupa, bo to jest praca z około 45 osób tutaj na scenie, więc było co robić, że tak powiem, ale tak jak powiedziałam, kocham teatr, więc dla mnie to była przyjemność. Dzieci, zależnie od tego, do jakiej grupy zostały przydzielone, odpowiadały za przygotowanie występu, użytych dekoracji lub relacji z przebiegu zajęć w formie gazetki. W poniedziałek zaczęliśmy ćwiczyć już teksty, we wtorek natomiast już mieliśmy taką choreografię, w środę już tak bardziej i w czwartek już mieliśmy generalną próbę. Dzisiaj rano też ćwiczyliśmy. Najbardziej mi się podobało robienie scenografii, ponieważ ja dołączyłam do grupy scenograficznej i dzieci w różnym wieku robiły scenografię, jedni bardziej ładni, brzydziej. Ale i tak zabawa się tylko liczy. Tego typu ferie są fantastyczne dla dzieci, są kreatywnym rozwiązaniem. Dzieci się, jak widać, świetnie bawią, ale przy tym nabierają nowych doświadczeń, których w szkole i w innych instytucjach nie są w stanie zdobyć, prawda? Pewnie dla niejednych z nich jest to pierwszy występ na tak dużej scenie i wśród takiej publiczności. Ja jestem bardzo zadowolona, dzieciaki po prostu stanęły na wysokości zadania, a organizatorzy również.